Hej wszystkim, dostałam zestaw markerów kredowych z firmy Rawmark i moim dzisiejszym zadaniem będzie narysowanie motyla, ale nie tak standardowo, bo do tego wykorzystam koło fortuny, na którym zawarłam kilka ciekawych tematów, aby wypełnić jego skrzydła. No i coś, czego totalnie się nie spodziewałam, że się wylosuje portret. No cóż, to będzie wyzwanie, ale będziecie mi w tym towarzyszyć. Rysowanie odbywać się będzie na takim drewienku i wykorzystam do tego 8 kolorów markerów. W ogóle podoba mi się to, że markery mają dwie końcówki w jednej, wystarczy jedynie przyjaźń. Przełożyć ją na drugą stronę, no i otrzymujemy, w zależności od naszych potrzeb, albo okrągłą, albo taką ściętą. Są one także wymazywalne z powierzchni takich jak szkło, plastik, tablice i powierzchnie metalowe, natomiast permanentne na powierzchniach porowatych, typu karton, papier czy drewno. No i ja właśnie dzisiaj rysuję na drewnie, gdzie tych markerów się nie da później zmyć. Zobaczcie, jak super prezentują się te kolory, są mega nasycone, no i w sumie cała praca wygląda bardzo kolorowo.